Można bez wątpienia powiedzieć, że święty Paweł w 100% pozbawił się tych wszystkich przywilejów, jakie wynikały z jego wykształcenia, z jego pochodzenia, z jego religii, z jego statusu, który był bardzo wysoki. Dopiero wtedy, kiedy jakby zaprzeczył temu wszystkiemu, to znaczy nie odrzucając, ale powiedział, że to wszystko nie jest w stanie dać mu pełni szczęścia, ponieważ jedynie Jezus Chrystus i spotkanie z Nim jest najważniejsze w jego życiu, wtedy zaczął być apostołem narodów, wtedy siebie bardzo dobrze rozumiał, wtedy zaczął budować życie zupełnie inaczej, zaczął się chlubić w Chrystusie i zaczął nie pokładać ufności w ciele. I dlatego dla niego wszystko jest stratą ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, jego Pana. Obyśmy w bardzo podobny sposób myśleli.